Ustawa o szkolnictwie wyższym, która w tej chwili została przegłosowana, wprowadzi bardzo wiele zmian do życia akademickiego. Zmian, które wychodzą jakby naprzeciw uniwersytetowi przyszłości. Otwiera ona uniwersytety na nowe trendy, wyzwania, które nas czekają w przyszłości. Z jednej strony bardzo praktycznie pozwala zbliżyć się studentom i sposobowi uczenia na uniwersytetach do zapotrzebowań pracodawców. Pracodawcy często mówią, że potrzebują takich, a nie innych umiejętności, nawet nie wiedzy, ale umiejętności od studenta. A przychodzą młodzi ludzie, którzy nie umieją pracować w grupach, nie umieją rozwiązywać konfliktu, nie umieją logicznie myśleć. Z drugiej strony uczelnie mówią, że pracodawcy nie zatrudniają ich studentów. Wiele rozwiązań w tej ustawie zbliża te oba światy. Po pierwsze jest możliwość dualnego uczenia się, czyli uczenia i pracowania. Mamy 3-miesięczne praktyki w szkołach o nachyleniu praktycznym. W tej ustawie jest bardzo ważny podział na uczelnie badawcze, czyli takie, które rozwijają naukę, i na uczelnie, które będą miały bardziej praktyczne, zawodowe nastawienie. Będziemy śledzili losy absolwentów, żeby widzieć, którzy są później bezrobotni, gdzie, jakie powstają luki. Cały więc system jest pomyślany jako zbliżanie świata nauki, uczenia i pracodawców. Właśnie po to, żeby walczyć z tą największą bolączką i Polski, i Unii Europejskiej, czyli bezrobociem młodych studentów. Ta ustawa też zbliża świat, bym powiedziała, biznesu z uczelniami w tym sensie, że będzie dużo łatwiej naukowcom komercjalizować swoje projekty. Bardzo często naukowcy pracowali, wymyślali, publikowali, a potem te projekty lądowały gdzieś w szufladach, bo to było zbyt skomplikowane zderzenie się ze światem komercyjnym, ze światem przedsiębiorstw. Teraz naukowiec, jeśli dokona odkrycia, będzie od razu mógł zgłosić to uczelni i obie strony, i uczelnia, i naukowcy będą mogli uzgodnić wspólnie reguły, co dalej. Te reguły komercjalizacji, czy po prostu jeszcze sprawdzania, jak działa ten wynalazek. Więc liczę tu, że będą na korzystnych warunkach dla obu stron dochodzili do pewnego porozumienia. Jeśli tak się nie stanie, to potem uczelnia ma bardzo krótki okres, 3 miesiące na podjęcie jakichś działań wobec tego projektu, a jak nie, to już sam naukowiec na końcu bierze swój pomysł i robi z tym, co uważa za najlepsze dla siebie i dla pomysłu. Wszystkie zmiany, które zaproponowała ustawa, będą dostępne w tym roku. Po pierwsze, bezpłatny drugi kierunek. Wykonaliśmy jakby zobowiązanie wobec Trybunału Konstytucyjnego, że od razu to wprowadzimy, żeby już nie zwlekać, nie czekać i wyjaśnić całą sytuację i dla uczelni finansową, i dla studentów. Wszystkie te praktyki 3-miesięczne, wszystkie nowe możliwości są już od razu realizowane. Każdy rozwój uniwersytetów musi jednak być osadzony w strategii. Musimy wiedzieć, w jakim kierunku iść, jakiego typu uczelnie chcemy mieć, czy stawiać na kilka najbardziej, czy stawiać na kilka o najwyższej jakości przodujących, czy raczej stawiać na mniejsze uniwersytety w regionach. No, musi powstać cała w ogóle strategia rozwoju szkolnictwa wyższego i przygotowujemy ją, bo wydaje się, że tu musi być jakaś wizja całości.